Cześć, witajcie, taki odcinek na szybko, ponieważ chciałem Wam serdecznie podziękować za wyświetlenia, za reakcje, za komentarze, ponieważ naprawdę jestem w szoku, że aż tak duże zainteresowanie jest gamami. Bardzo mnie to cieszy, dziękuję za Waszą w ogóle tutaj właśnie postawę, ponieważ to oznacza rzeczywiście, że warto te rzeczy dalej robić, iść w tym kierunku. Dodatkowo w opisie tego odcinka znajdziecie dwa linki. Jeden to będzie do gamy F-dur, czyli będziecie po prostu mieli, tak jak na takiej zasadzie, jak mieliście gamę G-dur, będzie rozpisana gama F-dur. Czym się różni od G-dura? Między innymi tym, że na przykład gama G-dur miała jeden krzyżyk, natomiast gama F-dur ma jeden bemol, więc troszeczkę inaczej tam będzie to wymuszało jakby też palcowanie, ale nie będę Wam tutaj nic zdradzał, po prostu wydrukujcie sobie i sprawdźcie, na jakiej zasadzie to działa. Myślę, że warto sobie to przerobić, ponieważ jest to coś innego niż G-dur, a jest naprawdę fajnie dodatkowe po prostu ćwiczenie do rozwoju naszej biegłości, koordynacji, synchronizacji i precyzji. A jeżeli już o precyzji mowa, no to macie nutki również drugi link. Jest to rozpisany trójdźwięk, tak, trójdźwięk G-dur i mamy tam rozpisany trójdźwięk G-dur, pasaże i kadencja. I właśnie ten drugi link to jest do tego, czyli trójdźwięk rozłożony, pasaże i kadencja z gamy G-dur. Czyli mamy po prostu kontynuację poprzedniego odcinka i te trójdźwięki, te pasaże będą Wam potrzebne do jutrzejszego odcinka, ponieważ jutro na kanale około godziny 16 pojawi się nowy odcinek, w którym właśnie będziemy grali te pasaże, trójdźwięki, no i oczywiście kadencje. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, serdecznie Was zapraszam na jutro, również na tą godzinę 16 i zajmujemy się właśnie gamami, pasażami, trójdźwiękami i właśnie kadencją. Więc drukujcie sobie nuty, przygotujcie się na jutro i będziemy cisnąć dalej jeszcze dodatkowo właśnie precyzję do naszej gry. Podkładanie w całkiem dziwnych w ogóle konfiguracjach, ponieważ tu już nie będzie takiego podkładania właściwie dźwięk obok, tylko będzie rzeczywiście trzeba troszkę skakać dalej. Ale to już tak naprawdę możecie sobie sprawdzić sami na nutach albo właśnie jutro w odcinku. Więc ja nie przedłużam, dzięki za dzisiaj i do zobaczenia jutro o godzinie 16. Do zobaczenia. Cześć.